Witam Was bardzo serdecznie w odcinku poświęconym tegorocznym premierom i powrotom, serialowym oczywiście. Zwykle na początku roku przygotowujemy taki dwuodcinkowy cykl, w którym przyglądamy się zarówno tym serialom, które już znamy, które będą debiutowały z kolejnymi sezonami, jak i całkowitym nowościom. Robimy listy chronologicznie według dat premier i w tym roku tak nie zrobimy. W tym roku będzie zupełnie inaczej, dlatego że był 2020 rok, który zrobił nam w grafikach premier dosłownie jesień średniowiecza. Dzisiaj Skala tego bałaganu jest tak duża, że przygotowując scenariusz do tego odcinka dosłownie osiwiałam. Miałam naprawdę spory problem, żeby to wszystko jakoś ogarnąć i w końcu zdecydowałam się na taką formułę, która w tej chwili właśnie ją widzicie, czyli po prostu pogadankę. Pogadankę, którą mam nadzieję, że z czasem będę mogła rozwijać w formie kolejnych odcinków, update'ujących wam nadchodzące nowości. Aktualnie jest to po prostu Niemożliwe, ponieważ znamy daty premier, no może na dwa miesiące do przodu, a może wcale nie. Nie mamy zwiastunów, nie mamy nawet żadnych grafik promocyjnych, nie mamy teaserów, nie mamy dosłownie niczego. Przede wszystkim z pewnością, że te premiery faktycznie nastąpią, bo musicie przecież mieć świadomość, że Wraz z nastaniem 2021 roku pandemia się nie zakończyła i na przykład Wielka Brytania aktualnie siedzi na lockdownie, co oznacza, że zdjęcia wcale nie ruszają po przerwie świątecznej i może się to jeszcze bardzo negatywnie odbić na wielu produkcjach. Okej, okay, w takim razie, jakie seriale będziemy oglądać w 2021? Najpewniejsze są oczywiście kolejne sezony seriali, które już dobrze znamy. Te sezony szczególnie, które zostały przesunięte z 2020 roku, ponieważ ich produkcja stanęła na początku roku w marcu. Ja mówię tutaj rzeczywiście o takich naprawdę bardzo dużych tytułach. Przede wszystkim Stranger Things, przede wszystkim Wiedźmi. To są dwa tytuły, które mogły zadebiutować na przełomie. 2020 i 2021 roku, ale się to. Nie stało. Oczywiście zakolejkowanych jest więcej, ale te dwa tytuły to są oczywiście te dwa najpopularniejsze tytuły, na które czeka najwięcej osób. I w tym akurat konkretnym przypadku Stranger Things jest w dużo lepszej sytuacji, dlatego że mamy wiedzę, że zdjęcia się praktycznie już zakończyły albo kończą. Nie zostało im dużo, no i możemy spekulować, chociaż nie mamy absolutnie żadnego potwierdzenia, że ta premiera nastąpi na przykład w. Nie wiem, wczesnym latem albo późną wiosną. Tego roku. Ja więcej na temat tego, jak będzie wyglądał czwarty sezon Stranger Things, mówiłam w osobnym odcinku i tam Was oczywiście odsyłam. Zdecydowanie bardziej pechowy jest Wiedźmin, który przy y, korzystnych wiatrach ma szansę pojawić się dopiero pod koniec 2021 roku, czyli jakoś tak zimą. Oryginalnie zdjęcia zaczęły się jeszcze w lutym 2020 roku, w marcu stanęły, bo w ogóle wszystkie. Plany zdjęciowe stanęły, szczególnie te Netflixowe. Ekipa wróciła na plan dopiero w połowie sierpnia i, i pracowała nieprzerwanie do świąt, mimo nawet faktu, że Henry Kawilna bawił się jakiejś poważnej kontuzji kolana. Ostatnio się chwalił, że już może wreszcie biegać, ale to wycięło go po prostu z udziału w zdjęciach, mimo wszystko inne sceny były kręcone bez kawila po prostu. Aktualnie w Wielkiej Brytanii trwa przerwa świąteczna, jeszcze i do tego wszystkiego doszedł jeszcze lockdown, bo oni mają ten bardzo szybko rozprzestrzeniający się wariant COVID-u, z którym walczą, co może sprawić, że prace na planie jeszcze bardziej się wydłużą. Więc, jak mówię, cierpliwości i trzymajcie kciuki, żeby udało się ze wszystkim zdążyć do końca 2021 roku, bo musimy mieć świadomość, że Postprodukcja i montaż będą y, trwały przez jakieś, no nie wiem, 5-6 miesięcy. Pośród tych seriali, które miały wrócić w 2020 roku ale zostały przeniesione na 2021, tych powracających seriali oczywiście jest sukcesja, sezon trzeci oraz Euforia, sezon drugi. Obie produkcje zawiesiły y, plany zdjęciowe oczywiście z powodu COVID. Obie mają. Ponoć powrócić, ale też oczywiście nic nie jest przesądzone. W przypadku sukcesji e, pierwsze zdjęcia do nowych odcinków miały wystartować w Nowym Jorku w grudniu tego roku. Takie chodziły słuchy, takie chodziły plotki, i od tamtej pory jest. Cisza, w związku z czym nie mamy potwierdzonych żadnych informacji na temat tego, czy sukcesja rzeczywiście już pracuje na planie. Z euforią jest jeszcze gorzej, dlatego że szukałam informacji na temat tego drugiego sezonu i. Jedyne, co znajdowałam, to oczywiście te informacje, które dotyczyły tych dwóch specjalnych odcinków, które HBO wypuściło em, kolejno w grudniu, i teraz w styczniu wypuści. To są dwa odcinki specjalne, pandemiczne, na które narzekaliście, to znaczy no, na ten pierwszy narzekaliście, że tam się nic nie dzieje. No ale on jest pandemiczny, proszę Państwa. Cieszcie się, że w ogóle powstał. Jeszcze we wrześniu 2020 roku HBO zapewniało, że zdjęcia do drugiego sezonu fori. Ruszą na początku 2021 roku, no, ale teraz mamy dopiero początek 2021 roku, więc może one ruszą, ale jeszcze nie ruszyły. Podobnie sytuacja ma się z takimi serialami, jak choćby The Morning Show, o który pytaliście. To jest w ogóle serial, który miał potwierdzony drugi sezon, zanim jeszcze pierwszy sezon wystartował. To jest sezon, który znajdziecie na Apple TV. The Morning Show z drugim sezonem, wedle oryginalnego, Grafiku miało wrócić w listopadzie 2020 roku. Potem w ogóle mówiono, że nie ma szans, żeby ten serial powrócił przed 2022 rokiem, czyli w ogóle jakiś kosmos, w momencie, kiedy stanęły zdjęcia. Dzisiaj wiemy już, że The Morning Show może jednak powrócić szybciej jeszcze w 2021 roku, dlatego że w październiku ekipa wróciła na plany i potwierdzała to Reese Witherspoon na swoich mediach społecznościowych. Kiedy to się stanie, absolutnie nie wie nikt, i myślę, że dużo lepsze szanse na premierę, powiedzmy w pierwszej połowie tego nowego 2020 roku, ma Sex Education, które normalnie wracało w styczniu, ale nie wróciło w styczniu. Więc krążą plotki, że wystartuje wiosną, i oby to była prawda. Oczywiście o serialach, które powrócą, a nie powróciły z kolejnymi sezonami w 2021 roku, mogłabym mówić jeszcze bardzo długo, ale nie wiem, czy jest sens, ponieważ jest to po prostu wróżenie z fusów. Możemy sobie spekulować, kiedy dany tytuł powróci. Porozmawiajmy o nowościach, o absolutnych nowościach, bo one są ciekawe, choćby dlatego, że po prostu są nowościami i chcemy wiedzieć, co też zaplanowano na ten 2021 rok? No i zacznijmy od powrotu Dextera. To niby jest powrót, ale jednak nowość, no bo Dexter skończył się już ładnych parę lat temu i mieliśmy nadzieję, że powrót Drwala nigdy nie nastąpi, ale no niestety stacja Showtime ma. Inne plany na ten rok. W 2021 roku zapowiedziano naprawdę sporo nowości. I ja myślę w tym momencie przede wszystkim o dwóch platformach o Disney Plus oraz o HBO Max. Disney Plus zapowiedział w grudniu tak dużo filmów i seriali, że bardzo wielu osobom opadły szczęki. Przy czym musicie mieć świadomość, że to nie są produkcje tylko na 2021 rok, ale również na Kolejne lata, właściwie no, 2021-2022. Disney Plus oczywiście dotyczy nas no, nie tak bardzo, ponieważ tej platformy wciąż w Polsce nie ma. Być może to, co się zmieni w 2021 roku, to Disney Plus pojawi się wreszcie w Polsce, będzie to platforma dostępna, chociaż nadal nie mamy żadnych konkretnych informacji. Mamy za to konkretne informacje dotyczące HBO Max, które. W Polsce zadebiutuje pod koniec 2021 roku. W tej chwili mamy HBO Go, ale zmieni się ono w, w HBO Max. O tym też zresztą zrobiliśmy osobny odcinek, więc jeżeli interesuje Was więcej szczegółów na ten temat, to tam Was odsyłam. A co zobaczymy w tym roku w HBO Max? No, przede wszystkim zobaczymy kontynuację plotkary, która ma się rozgrywać 10 lat po oryginalnych wydarzeniach z serialu. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2021 roku w HBO Max zobaczymy również. The Last of Us. Serial oparty na kultowej już dzisiaj grze komputerowej, za którym będzie stał Craig Mazin, czyli twórca Czarnobyla. No Samo to jest już niezłą rekomendacją. Wiem, że parę osób czeka na ten serial. Ja mam ogromną nadzieję, że on rzeczywiście zdąży powstać w 2021 roku. Jest też spora szansa, że wreszcie w tym roku doczekamy się tego specjalnego odcinka przyjęcia który miał inaugurować start um, HBO Max w Stanach Zjednoczonych, czyli no miał być w maju, ale no nie było go w maju. Nie było go ani w maju, ani w czerwcu, ani do grudnia. Może powstanie wreszcie w najbliższych miesiącach zobaczymy, czy e, sytuację zmieni na przykład dostępność szczepionki. Jeżeli chodzi o HBO i o Polskę, no to m, póki co niewiele słyszeliśmy, ale możemy założyć, że jak wszystko dobrze pójdzie, to może wreszcie doczekamy się tego zapowiadanego pod koniec 2019 roku serialu kryminalnego w reżyserii Xawerego Żuławskiego pod tytułem Odwilż. To jest serial, który miał powstać, nie powstał, i chyba nadal ma powstać, więc ostatecznie zakładamy, że powstanie. A poza tym na 2021 rok w Polsce zaplanowano premierę pierwszego polskiego serialu animowanego, opartego na komiksie, słynnym kultowym komiksie Janusza Chrysty Kajko i Kokosz. To jest produkcja, która podobno ma wystartować właśnie w 2021 roku, podobnie jak drugi sezon Roysta, serialu, który oryginalnie wyprodukował serwis Showmax, którego już nie ma na polskim rynku, a który Netflix odkupił, ma u siebie w bibliotece i teraz po prostu kontynuuje. Wspominałam już o Disney+, wszyscy wiemy, że nie ma Disney+, Plus w Polsce, więc... To, o czym będę teraz mówić, to raczej słodko-goszkie newsy, a są to newsy naprawdę duże, ponieważ platforma ma w planach mnóstwo. Mnóstwo dobra. Ta grudniowa konferencja prasowa sprawiła, że wszystkim opadły szczęki. 10 seriali z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, 10 seriali z Uniwersum MCU. Zaczynamy z grubej rury, dlatego że 15 stycznia rusza WandaVision, serial za ile? 150 chyba milionów dolarów jakiś w ogóle kosmos totalny. Więc nie dość, że jesteśmy już w plecy dwa sezony Mandalorianina, to będzie Zaraz jeszcze w plecy e, pierwszy sezon WandaVision. Co jeszcze nas czeka na Disney Plus? Na przykład zapowiedziane trzy spin-offy Mandalorianina. W tym roku pierwszy się pojawi i będzie to The Book of Boba Fett. Jego premiera jest już planowana wstępnie na grudzień. Ale to oczywiście nie wszystko, dlatego że Disney ma już opracowany grafik. I mówię, no to jest dziwne, w tym roku to nie jest normalne, że ktoś ma grafik, a oni mają. I na przykład The Falcon and the Winter Soldier, czyli kolejny serial z uniwersum MCU, czyli Marvela, startuje 19 marca, natomiast Loki wystartuje w maju. Potem będzie jeszcze więcej dobra. Jeżeli to jeszcze wam nie wystarczy, to w 2021 roku prawdopodobnie, prawdopodobnie to czekamy się też tego głośnego spin-offu Władcy Pierścieni, na który czekamy tak długo, no myślę, że już w tym momencie za 3 lata, od Amazona, czyli będzie to serial Prime Video. On ma się składać z 20 odcinków, przynajmniej pierwszy zapowiedziany sezon. Póki co nie ma jeszcze żadnej daty premiery, nie ma nawet tytułu tego serialu, ale wiadomo, że na przykład to jest produkcja, która nie została jakoś bardzo dotknięta przez COVID, ponieważ zdjęcia powstawały w Nowej Zelandii, a to jednak jest specyficzne Miejsce na Ziemi, gdzie COVID aż tak bardzo nie zaatakował, i wtedy, kiedy inne plany zdjęciowe stały, to tam na przykład szukano statystów i dokręcano kolejne sceny. W 2021 roku możemy się też spodziewać powrotu jednej z najambitniejszych antologii ostatnich lat czyli. American Crime Story od Ryana Murphy. Ryan Murphy ostatnio podpisał kontrakt z Netflixem i produkuje dla nich mnóstwo takich samych seriali, więc czas, żeby coś dobrego sam zrobił dla kogoś innego. To jest serial, który powstaje dla stacji FX. I jest to sezon, który będzie poświęcony historii. Impeachmentu Billa Clintona. To taka historia z lat 90., kiedy Bill Clinton został oskarżony o romans ze swoją asystentką, niejaką Moniką Lewiński. Co więcej, Monika Lewiński jest związana jakoś z tą produkcją, jest producentką tego sezonu, a scenariusz został oparty na książce Jeffrey'a Tubina pod tytułem A Vast Conspiracy. The real story of the sex scandal that nearly brought down a president. Skoro już jestem przy stacji FX, to y, możemy też porozmawiać o zapowiedzianym w grudniu chyba zeszłego roku serialu Obcy. Tak, ma być serial oparty na y, serii Ridley'a Scotta pod tytułem Obcy. Y, jego produkcją zajmie się Noah Hawley, którego możecie bardzo dobrze kojarzyć jako twórcę Fargo oraz Legiona. Ma być to oczywiście kontynuacja serii filmów, która będzie się rozgrywała w niedalekiej przyszłości, po tym jak Obcy dostał się na Ziemię, czyli na Ziemi, nie w kosmosie, ale miejmy nadzieję, że przede wszystkim zdążą nakręcić ten sezon, zanim 2021 rok dobiegnie końca. Ja sobie wypisałam jeszcze cztery. Cztery, cztery tytuły, które e, uważam, że warto jest mieć na uwadze w tym roku. Po pierwsze, fabularny Cowboy Bebop od Netflixa, który jest oparty na kultowej serii anime z 1998 roku. E, serial jest opisywany jako kosmiczny western z elementami akcji. Oryginalnie Cowboy Bebop miał na Netflixie wystartować w, w 2020 roku, no ale niestety nie wyszło. Kolejny serial, o którym muszę wspomnieć, to jest Lizzie's Story od Apple TV Plus, i jest to serial, w którym wystąpi Julian Moore, czyli no, znana bardzo i bardzo dobra aktorka, ale nie tylko ze względu na nią warto będzie oglądać ten serial, dlatego, że jest to serial, który będzie oparty na książce Stephena Kinga. Wiecie, no Stephen King, wszyscy znamy. Ostatnio mnóstwo jest filmów i seriali opartych na jego książkach, ale, ale scenariusz do wszystkich ośmiu odcinków napisze sam Stephen King. I będzie to opowieść o kobiecie, która odkrywa, że jej zmarły mąż nie był osobą, za którą się podawał. Trzecim serialem o którym muszę wspomnieć, to jest serial, który został zapowiedziany jeszcze w lutym 2020 roku, czyli zanim zaczęło się dziać tak bardzo dużo bardzo złych rzeczy. Um, jest to serial, który ma wyreżyserować Bong Joon-ho z Adamem McKayem dla HBO jest to po prostu Parasite w wersji serialowej, w którym ma główną rolę zagrać Mark Ruffalo. Jak to wszystko będzie wyglądało, nie wiem. Czytałam, że serial został zamówiony, bardzo dużo się na ten temat w pewnym momencie pisało, a potem całkowicie wszyscy zamilkli, i do dzisiaj nie ma żadnych update'ów na ten temat, co może sugerować, że no, prace nad tą produkcją jeszcze nie ruszyły. Miejmy mimo wszystko nadzieję, że się na ten serial doczekamy, bo film był wielki, więc może i serial będzie wielki. Czwarta i ostatnia pozycja, o której muszę wspomnieć, to jest Underground Railroad. Serial produkowany dla, o ile się nie mylę, Apple. Y tak mi się wydaje, ale tutaj akurat nie jestem na 100% pewna i sobie nie napisałam. I jest to po prostu ekranizacja nagrodzonej pulicerem powieści Colsona Whiteheada, która ma być wyreżyserowana przez reżysera Moonlight. Jest to historia oczywiście związana z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych. Jest to miniserial o kobiecie, która ucieka z plantacji w Georgii i próbuje przedostać przez południowe Stany USA do wolności. Wszystko wskazuje na to, że to będzie naprawdę bardzo jakościowa produkcja, bo i powieść jest świetna, i reżyser jest świetny, więc myślę, że to może być naprawdę. Coś. Oczywiście to jest dopiero początek. Ja generalnie lubię sobie na początku roku usiąść i się pozastanawiać nad tym, co nas zaskoczy, bo takie zaskoczenia są najfajniejsze. Możemy sobie robić różne listy, a i tak, i tak nagle wchodzi jakiś serial, o którym nie mieliśmy zielonego pojęcia, i okazuje się, że. To jest właśnie to, na co czekaliśmy. Miejmy nadzieję, że takich produkcji będzie dużo. Ja, jak mówię, trochę jestem zrozpaczona, że nie mogłam sobie zrobić takiego po prostu normalnego grafiku, ale obiecuję Wam, że będziemy uzupełniali na bieżąco. Po pierwsze, no serioty będą, czyli serialowe rozkłady jazdy z miesiąca na miesiąc, a po drugie będziemy się starać też zbierać co parę miesięcy właśnie te nadchodzące ważne premiery w jedno miejsce. Czekamy oczywiście na pierwsze informacje, pierwsze zajawki dotyczące Stranger Things, dotyczące tych dużych tytułów, a całej reszcie damy się oczywiście zaskoczyć. Jeżeli wiecie o jakichś tytułach, o których ja nie wspomniałam, bo tych tytułów jest naprawdę mnóstwo, ja Sporej części w ogóle nie uwzględniłam, to piszcie w komentarzach. Piszcie też, na co czekacie. No i po prostu bądźmy cały czas na bieżąco. Aktualizujmy się na bieżąco w związku z tymi premierami, dlatego że 2021 to jest kolejny rok, który nie da się kompletnie przewidzieć. 2020 nas bardziej zaskoczył pod tym względem, ale 2021 niestety kontynuuje tradycję. Także. Tyle jeśli chodzi o premiery i powroty 2021 roku. Mam nadzieję, że was jednak nie zanudziłam. Jeżeli się podobało, to koniecznie lajkujcie to wideo, subujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi update'ami na temat seriali. Możecie też wpadać oczywiście na naszego Instagrama, Twittera, Facebooka, no i po prostu nas oglądać. Dzięki.